Można na dwa sposoby zareagować na wieść o zmartwychwstaniu. Można iść w stronę grobu, nawet jeżeli w sobie niesie się ciemność, ponieważ przy pustym grobie można spotkać zmartwychwstałego, który może nas stworzyć na nowo. Ale można też zareagować inaczej, można się lękać. Można donieść innym, że powstała niebezpieczna sytuacja. Można zataić ten fakt. Albo można wyprzeć go ze świadomości. My chcemy iść razem z Marią Magdaleną, ponieważ wiemy, ile w nas jest ciemności i wiemy, jak bardzo potrzebujemy zmartwychwstałego, który powie do nas: Mario, Piotrze, Adamie, oto jestem i żyję między wami.